Te pojedynki zawsze mają w sobie coś ciekawego i mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie, bo otwieramy naprawdę przepotężny content, w którym ja jako gospodarz otwieram paczkę z ikoną oczywiście oraz do tego dorzucam paczuszkę za 300 tysięcy. A moim gościem jest Adrian. Witam bardzo serdecznie, cześć. I on otworzy paczkę za 150 tysięcy końców i do tego dorzuci paczkę z ikoną. Moi drodzy, mamy nadzieję, że to będzie naprawdę przepiękny content. Ja was zapraszam do niego na kanał, bo tam pierwszy pojedynek się pojawił. Marzysz o tym, by pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz siana, żeby je kupić? Super coinsy rozwiążą twój problem. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, super szybką dostawę i 99,9% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy oczywiście na każdą platformę. Do wygrania macie 5 potężnych kart, oczywiście dla kupujących coinsy. Bardzo niskie ceny na wszystkie platformy, a do tego z kodem RADIOACTIVE macie 10% zniżki. Zapraszam. U mnie jeśli chodzi o procenty jest tak, że mam 46% na piłkarza RADIOACTIVE i do tego no, 16% na piłkarza 90+. Z tego co pamiętam u ciebie było chyba 21% na RADIOACTIVE i 66% na 88+. Szansa duża. Szansa jest naprawdę potężna, także moi drodzy, ta paczuszka może zrobić potężną robotę. Ja was zapraszam oczywiście do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I mamy nadzieję, że to będzie naprawdę kolejny historyczny pojedynek, jeśli chodzi o serię Pack and Play. Ready? Ready, oczywiście, jestem bardziej niż gotowy, nie mogę się doczekać. No to ja klikam potwierdzenie i paczka tak jest, leci. Się otwiera. Zobaczmy, co ciekawego się tutaj pojawi. No dobra. Dobra, u tego mnie jest ciekawie. Zerknijmy, co jest w środku. Pierdalaj z mojej ziemi! Tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o paczuszkę. Coś takiego. Kurde, no powiem szczerze, paczka jest tak potężna, że będzie tutaj w czym wybierać, jeśli chodzi o budowę składu. Za sekundę to bardzo ładnie wykorzystamy, do tego kilka duplikatów, ale tutaj już nic ciekawego raczej. Tak, no ja na moim temat mojej paczki za wiele tutaj mówić nie będę. Sam zresztą zobaczysz moją jedenastkę, wtedy wywnioskujesz, czy moja paczka była dobra. Zobaczmy, jak będą wyglądały te piki. No i dokładnie tutaj. Tak, u mnie też leci. Pierwsze wypożyczenie. Coś takiego. Zobaczmy. Okay. Ej, po dwóch graczy on się może bardzo ładnie połączyć, więc ja go wezmę. No i kartą numer 3 będzie... To co, gotowy na ikonę? Oczywiście, że jestem gotowy. No ja właśnie nie wiem, czy jestem gotowy. Jestem mega ciekawy, co tutaj potencjalnie może polecieć. Co może potencjalnie polecieć, to wiem. Bo może tutaj polecieć każda ikona. Tutaj oczywiście nie mamy żadnej bariery, jeśli chodzi o maksymalny overall, więc szkoda, że tutaj nie ma minimalnego overalla na przykład. To by na pewno tą paczkę no, to by oddało na pewno, tak jest. Ale ja wiesz co, i tak prognozuję, że łączna wartość tych ikon, które tutaj trafimy, osiągnie 1 000 000 monet. Moja ikona plus twoja da bańkę. To ja ci wierzę w takim razie na słowo. Jedziemy, poszło. Jak to będzie wyglądało? No dobra, ja już mam moją ikonę. No ja też swoją mam. No właśnie, Co ty powiedzieć? Jak ja mogę ci dać małą podpowiedź. U mnie na odcinku gadaliśmy, że ostatnio trafiłeś sobie tam ikonę z Manchester United, swojego ulubionego klubu. Ja teraz też trafiłem ikonę, która grała w moim ulubionym klubie. Ja trafiłem chyba dobrze, tak mi się wydaje. Nie powiem, że jest wybitnie, ale jest okej. A mogę cię zapytać o jedną statystykę na twojej karcie? 65. Ale czego? Domyśl się. 19 punktów zgrania, ale patrząc na ustawienie, to mamy porównywalnie z tym, że ja mam lepszą pomoc, a ty masz lepszy atak, na to wygląda. Tak jest. Zobaczmy, jak to wygląda oczywiście wszystko na papierze. No ja powtórzę, możesz być zaskoczony widząc mój skład. Dawaj, pokaż, bo aż teraz faktycznie mnie zaciekawiłeś, czy rzeczywiście tu się proszę coś pojawiło dobrego. Robert Sanchez, Mazraoui. Wow, co jest? Dostałeś Ribery'ego? 1 200 000 coinsów. Tyle kosztuje karta Franka Ribery'ego, ale ogólnie cały skład wygląda naprawdę sensownie. Zazdroszczę bardzo, bo ja kupiłem sobie tego Ribery'ego na głównym koncie do składu, pograłem nim i on jest super. Ale problem, zrobię teraz wszystko, problem jest żebyś taki, go nie zatrzymał. Za chwilę możesz nie mieć czego zazdrościć, nie? Zrobię wszystko, żeby cię pokonać, nie ma tutaj odpuszczania. 200% fokus. Ja się chcę zrewanżować za te wszystkie przepalone karty po przegranych meczach z tobą. I widzowie, robię to dla was. Cristiano Ronaldo, 1-0. Od razu zaczynamy. Si! Kłopoty. Czekaj, tylko coś zweryfikuję szybko, bo nie wiem, czy ja dobrze sobie ustawiłem formację. No i nie ustawiłem dobrze. Wyjdź z meczu, powiedz, że mecz uzlagowany i gramy od nowa, co? Ale się zaczęło, ustawiamy. Jedziemy z chłopakiem tutaj, jazda. Niestety ustawiłem formację super ofensywną, bo myślałem, że na tej taktyce ustawiłem taktykę, którą miałem ustawioną pod siebie. Ale spokojnie, ja tu planuję oczywiście walczyć do samego końca. Czuję takie mega surowe ręce niestety przy tym meczu, który gramy. Ale najprawdopodobniej znasz to uczucie bardzo dobrze, kiedy grasz o kartę, która kosztuje naprawdę poważne pieniążki. Znam, niestety aż za dobrze. Kurde, Koulibaly u mnie na razie szefito w obronie. Tak, no na razie żołnierz. Wszystko on zgarnia. Duet w ogóle takich, kurde, dwóch zabijaków, Koulibaly, PP. Koniec pierwszej połowy, kurde. Niestety, pierwsza połowa, absolutny dramat.
Ajajaj. Dupsko płonie i to mówię szczerze, najprawdopodobniej ta bramka przez to, że totalnie źle ustawiłem taktykę, bo ja tam totalnie nie miałem kim bronić wtedy, kiedy ty szedłeś tą akcją, więc... No dobra. Troszkę lipa, że tak to się potoczyło wszystko. No, zero strzałów z mojej strony, więc tutaj absolutnie dramatyczny mecz, jeśli chodzi o to, co pokazuję. Mi to odpowiadałoby, że dalej tak się toczyło. Maksiu, nie teraz, bo tata przepierdziela kartę, która kosztuje dużo pieniążków. Dobrze, Maksiu, teraz. Oj, paliszka. Aj! Uhuhu, słupek. Nie spodziewałem się, że ten taliszka tak przyceluje tutaj. Karasko? Nie no, gdzie? To nie miało prawa się udać nawet. Oj, 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 nie, nie, nie. Tarapaty, Ribery, no to musi być gol. From Ribery? Tak jest! Oj, 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 nie. Ale dramatyczny strzał, moje wykonanie, dramatyczny. Jak on tego nie wybronił? Właśnie jak już się pomyliłeś ze strzałem, to jakim cudem to wpadło? Yes. O kurde, szuker! Co urwał w końcu z tego swojego fałsza? Nie. Wow, co jest? Jaka wrzuta dziwna, on tak już tak kopnął. No niestety to nie wygląda jak mocna wrzutka. O nie, Kevin, nie, to jest gol! Ale! O, już się bałem, jak zobaczyłem, że to jest De Bruyne. Pachnie coś czuję doliczonym niestety. No, coś tutaj śmierdzi dogrywką chyba. Doliczono, że bramka może paść doliczona. A! No właśnie. Kurde, za dużo! Jeszcze? Nie, o, no. Co? O! Ronaldo! Ronaldo! 92 minuta! Jest, jest, jest! Mamy to! Cristiano pakuje drugiego gola w meczu. I oj, no szczerze, współczuję ci teraz. No przecież stary, ale ja mówię, że to jest to, ne? To jest klasyka czasu doliczonego. Stary, jest po czasie doliczony, piłka jest na połowie, on zamiast to zakończyć, to on robi coś takiego, ne? Gdzie obrony już praktycznie nie ma. Oj, zapakował to. To było dobre spotkanie. Nie, to było chuj, spotkanie dramatyczne. A nie wierzę, że się udało. Ja już myślałem, że to się przechyli na twoją korzyść. Bo to jest klasyk, nie? To jest absolutny klasyk stary tej gierki. W momencie, kiedy jest czas doliczony, kiedy ja bym szedł z kontrą i byłoby stary minuta jeden, koniec. Ale jak podałem piłkę, piłka się odbiła od mojego napastnika i spadła do ciebie pod nogi, to wtedy jakby nie ma problemu, to opuścimy w drugą stronę jak najbardziej. Ten odcinek przejdzie do historii. Słuchajcie, zostawcie tutaj łapkę do góry dla Dawida, ponieważ przepala on, no, jak na ten etap gry, naprawdę przepotężną ikonę, wartą ponad milion monet. Oj, 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 ale powiem ci, że ogólnie, no, to te odcinki oddały, jeżeli chodzi o drop w paczkach, obydwa. Wszystkie najwyższe karty pod względem overalla są tutaj wrzucone, oczywiście Frank Ribery jest tutaj również. Przepalamy to. Karta za 1 200 000 coins. Takie są zasady pack and play. Zniknęła. Takie prawo. Podwójnego ulepszenia. Takich odcinków. To zostawcie też łapkę w górę tutaj na pocieszenie, bo jest totalny dramat.